my! Tak, ja myślę, že ten punkt je spravodlivý pre obe družiny. My sme do toho meču nestempili práve najlepšie. Tam sme hneď v 8. minúte dostali bránke po taktičnom blende celej našej ľavej strany a sme chceli ten meč počať inak, aby sme utrimali sa na chvíľky, aby sme my boli aktívni, ale potom sme už museli reagovať a myslím, že tá reakcia byla dobrá. Myslím, že tam ten okres medzi toho 20 minútov až toho niekde 60 sme hrali lepšie, dali sme bránke, ale myslím, že lepšie musíme hrať po tej červenej kartke Augustína, tam musíme hrať múdrejc, tam musíme byť viacej na pivke, viacej po stranách a mohli sme eventuálne vykoristať viacej. Z druhej strany treba ten punk šanovať, vieme, jak ťažko sa tu hrá na Zabžu a čiž aj ten punk je dobre pred tým spotkaním, ktoré hráme teraz Legio, takže ešte raz, každý punkt zvie ešte treba šanovať. Zgadzam się tu z Janem, že každý punkt treba šanovať. Nawet v takým meču, v ktorým v pierwszej połowie ale to jest piłka, należało wykorzystać jedną z wielu sytuacji, które żeśmy stworzyli, nie wykorzystaliśmy. No i potem końcówka, szczególnie w tej drugiej połowie po otrzymaniu czerwonej kartki przez Błażeja, drżeliśmy o to, czy ten punkt, który mógł być trzema punktami, dowieziemy do końca. Myślę, że duża poprawa, jeśli chodzi o organizację i samą grę w tym naszym zespole Górnika nastąpiła, co odbieram jako dobry prognostyk przed kolejnymi meczami, które nas czeka. Czy dusić chłopaków za to, że nie strzelili, czy klepać za to, że dowieźliśmy ten remis do końca? Nie wiem, musimy to zobaczyć. No i potem podejść do tego na spokojnie. Dziękuję.